Nocny atak. Straż ujawnia szczegóły: Grupa 60 migrantów próbowała siłowo przedostać się do Polski. 60-osobowa grupa migrantów próbowała w nocy siłowo przedostać się do Polski w okolicy miejscowości Połowce, poinformowała podporucznik Anna Michalska z sekcji prasowej Straży Granicznej. Część z nich miała rzucać kamieniami w funkcjonariuszy. Funkcjonariusze SG udaremnili tę próbę, dodała. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 33 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego w listopadzie 5,1 tysięcy. Razy w październiku takich prób było blisko 17,3 tysięcy, we wrześniu prawie 7,7 tysięcy i ponad 3,5 tysięcy. W sierpniu Stalowy płot na granicy z Białorusią do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma powstać stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora wzdłuż granicy z Białorusią powstanie na długości 180 km na terenie Podlasia. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest tu rzeka Bóg. Łącznie zapora będzie miała 5,5 wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Od 2 września, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach województwo. Podlaskiego i Lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Pod koniec września sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.